Witajcie moi drodzy, ja jestem z KKF i dzisiaj znowu przeniesiemy się do wirtualnej rzeczywistości, ale dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, będziemy porównać sobie sport w wirtualnej rzeczywistości vs w prawdziwym życiu i zobaczymy, czy wirtualna rzeczywistość w ogóle ma szansę dorównać na przykład siłowni, czy nie wiem, bieganiu na bieżni. A dzięki kartom Biektiv będziemy mogli skorzystać z ich bogatej oferty i porównać sport VR z prawdziwym życiem. I na początku zrobimy sobie taką rozgrzewkę, cardio. Tutaj będziemy sobie robić takie przysiady, zaraz zobaczycie. A na siłowni zrobimy sobie trochę bardziej rozbudowane, także zaczynamy. Okej, moi drodzy, jesteśmy na wirtualnej siłowni. Jak widać, tutaj wszyscy pakują, tamci skaczą na rowerkach, nie wiem czemu. No i na początku zrobimy sobie taką rozgrzewkę, tylko taką trochę bardziej niekonwencjonalną, bo zamiast rowerka i bieżni robimy sobie różne dziwne rzeczy, więc od czego zaczniemy? Naszym zadaniem jest trochę tak jak w japońskich teleturniejach. Zmieścić się między takie ściany, które będą teraz na wprost nas jechać. I uwaga, lecimy! Pierwsza fala. I generalnie chodzi tutaj o to, że jest taki, nie wiem, symulator przysiadów. I musimy się tutaj w te dziurki mieścić. I tu jest cały myk. Ale problem jest taki, że za każdym razem musimy wstawać i znowu kucać, bo jak tego nie zrobimy, to niestety przegramy. Więc to nie jest takie proste. Bo niby fajnie się przez te takie dziurki leci, ale mimo wszystko kucanie i robienie dużej ilości przysiadów no jest trochę wymagające, można się zmęczyć w tej grze. Pochyl się troszeczkę bardziej, o, machamy. To jest śmieszne, bo to do przodu ciągnie. Teraz oburącz z lekkim przysiadem. Mocno. Zastanawiam się tutaj, jak najlepiej robić przysiady. Czy lepiej robić takie pełne? Czy na przykład tutaj tak trochę uszukiwać i takie do połowy robić, jak Adam Małysz? Puch! Ledwo się zmieściłem teraz. Czy może tak sobie na jednej nodze tutaj kucać? A! To nie był dobry pomysł, kabel sobie pociągnąłem. I dobra, to była druga fala, która chyba powoli się kończy. I dobra, mamy trzecią falę. Ja już wam powiem, że czuję, że trochę wisie serca mi przyspiesza. I w dół. Jeszcze powinienem mieć jakąś sztangę na plecach i tutaj z obciążeniem robi się przysiady. Byłoby super. 3, to w ogóle liczy pan. Już 13 przysiadów zrobiłem teraz. 4. 5. Teraz taki duszy, żeby sobie odpocząć. O nie, ja nie wiem, żeby to zrobić. Hop. Kurde. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o cardio VR, to da się. Jest to męczące, tak jesteśmy już rozgrzani na początek, to możemy lecieć dalej. Moi drodzy, czas na kolejną konkurencję, czyli tym razem będą to sztuki walki, a konkretniej boks. No i zobaczymy, jak to będzie. Mi czego możemy tak dosłownie w 5 minut się nauczyć, jakich mega podstaw, żeby coś tam mimo wszystko zapamiętać? Po pierwsze, moim zdaniem, jak trzymać gardę, całą postawę. Możemy zahaczyć jeszcze o jakieś podstawowe ciosy proste, ewentualnie jakieś kopnięcia. O, dobra. Damy radę. Dobra, na początku musimy się zważyć. Nie wiem, czy widzicie, no widzicie, no czy mielibyście nie widzieć. To jest waga. Muszę się zważyć. Ja mam popatrzeć w kamerę. Stryk, zrobili mi zdjęcie. Cudownie. A ile waży, halo? Da się zważyć w wirtualnej rzeczywistości? Fajnie by było. Dobra, dawaj ziomuś. Ja jestem gotowy. To taki pan trochę otyły, więc pasuje do mnie. No dawaj, czy ja mogę do ciebie jakoś podejść? Ziomuś. To jest quit. A, muszę. Muszę tutaj wsadzić. Aha, dobra, czaję. O! Kurde, jak się teleportował. Jak mi wyfasolił, typie. Pozycja tak naprawdę od barków do dołu jest taka sama, tylko wyprowadzenie ciosu jest inne. Ej kurde, to jest całkiem straszne. Czy ja mogę go w brzuch? To jest lekkie zejście, jeśli chcę wykonać cios lewą ręką. I tak samo z brody. Hop. O Boże, jaki on jest szybki. Dobra, teraz spróbujemy tak bardziej, jakiego on ma wąsa.
Dostał, tutaj. On jest taki, kurczę, szybszy, ale wam powiem, że go łatwiej trafić. A jakby to, załóżmy, była tutaj głowa i stoi na wprost mnie. I tak musisz podejść bliżej i nie wykręcasz nadgarstka. Dobra. Bo tu trzymasz całe napięcie na bicepsie, on jest dużo bardziej stabilny niż cały staw łokciowy. Otóż to, zaczynasz z brody. No już dostał to w buzie parę razy. Ale został, patrzcie, ale się odsłonił. Normalnie petarda. Wow, leży! Leży! Leż tam, nie wstawaj. No skąd oni tyle siły biorą? Halo? O, nie znowu mi słuchawki wypadł. Przepraszam, Ania. No Boże, ta gra jest brutalna. Już te słuchawki drugi raz zabiłem chyba. A jak ma się potem odwrócić, jak całe wszystko mi leci w lewo? No i to jest kwestia właśnie stabilizacji. Masz być pewny. Jest. Hop! Nawet jak wylądujesz na palcach, czy tam będziesz mało stabilny, no to jak się nauczysz, to już będziesz umiał. I już nie zapomnisz. Dawaj, Romy, dawaj, dawaj! No chodź tu. Już widzę, że na jedno oko nie widzisz. Ile sekund zostało? Halo, trener. Trenerze, ile sekund, Tomaszu? 5? Już? I kto wygrał? Panie sędzio? Ladies and gentlemen, going to the scorecards, the judges have determined by unanimous decision. Ziomek, dawaj. Your winner tak, is the red corner. Ej, dobra, box VR. Jest męczący. Zarządzam chwilę przerwy. I czas na ostatnią rzecz, czyli ściankę wspinaczkową i zobaczymy, jak sobie poradzę. Do dzieła. Zobaczmy, co się będzie działo. Dobra, możemy się teleportować. Halo, witam na recepcji. Czy ja tutaj... Aha, myślałem, że mogę kawałek tej pizzy sobie wziąć, ale coś dziwnego się dzieje. Dobra. O kurczę, jakie to jest wysokie. Dobra, to wygląda taki chyba najprostszy. A, najprostszy, to jest wypukły. Poziom, miałem powiedzieć, najprostszy, ale dobra, uwaga, wspinamy się. O kurczę, to jest trochę przerażające. Przynajmniej nie jest tak męczące jak boks. Domyślam się, że w prawdziwym życiu to będzie dużo cięższe. Słyszę, niektóre są strasznie śliskie. Nie wydaje się to zbyt trudne. Póki co sobie tutaj wchodzę, prawda? Wszystkiego się łapię, hoppa. Hoppa, 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 zobaczmy jak to w dół. Wow. O kurde, w dole to wygląda trochę strasznie. Spadłem? Okej, dobra, to jest trochę dziwne, a chyba spadłem. Dobra, pójdziemy tutaj na lewo, zobaczymy. Ja czuję, że trasę równowagę. No halo, co jest? Ale o, wejdźmy, patrzcie tam. Tutaj wygląda to trochę prostsze, bo nie ma tych takich pochyłych rzeczy. A będzie wysoko. Będzie wysoko. Będzie wysoko, patrzcie, jak tutaj bzium, bzium. To może na czas się wspinać. Jak czuję się jak Spider-Man. Dobra, jak tak będę się w prawdziwym życiu wspinał z taką prędkością, to jestem mistrzem świata, nie? Dobra, mówili tylko nie patrz w dół, nie patrz w dół. Dobra, jestem na samej górze i uwaga. O kurde, jak tu jest wysoko. Ja nie chcę być tak wysoko w prawdziwym życiu. Czy ja mogę tę flagę złapać? Hopa! Gdzie ja jestem? O kurde, ja latam! Dobra, skaczę. O Boże, zaraz mi się w głowie zakręci.
Jak widzicie, niestety ścianka mnie pokonała i to jest dużo trudniejsze niż się wydaje, ale teraz możecie zobaczyć, że jednak da się wejść na górę i zobaczyć, jak robią to osoby, które się wspinają na co dzień. Już 10 sekund jest wyżej niż ja. Także jak widzicie w VR-ze też można się zmęczyć, jednak nic nie zastąpi prawdziwego sportu, a te wszystkie atrakcje i te fantastyczne miejscówki zapewniła nam karta BeActive. Także jak chcecie spróbować własnych sił, to się śpieszcie, bo teraz trwa promocja, że jak kupicie 3-miesięczny karnet, to 3 kolejne miesiące dostajecie gratis i promocja trwa tylko do 8 marca, także jeszcze raz śpieszcie się, więcej informacji w opisie, a ja z Wami się żegnam, trzymajcie się, cześć!